Dzień dobry Państwu, magister Zarzycki. W dwóch poprzednich odcinkach, inspirowany taką radosną wiadomością, że pewien morderca został schwytany na przystanku Woodstock, poświęciłem te dwa odcinki tych moich filmików trochę między nimi tym przystankom Woodstock i panu Owsiakowi. Ktoś zinterpretował, ktoś w komentarzu do tego jednego z tych filmików zinterpretował te moje wypowiedzi jako krytykę pana Owsiaka. No proszę dokładnie przesłuchać tamte odcinki, że tam nie ma ani grama krytyki. Jest wręcz nawet jakaś taka chęć pomocy z mojej strony, bo postulowałem, żeby z morderców, którzy za kilka lat wyjdą z więzień, zrobić takie patrole pokojowe, które pilnowały porządku na tych festiwalach Woodstock. Więc jest to tylko pewna chęć pomocy, a nie jakaś tam krytyka. No ale pomyślałem sobie, że jak ktoś tak mnie namawia do tej krytyki, to kto wie, czy to nie byłby dobry pomysł, żeby coś tam skrytykować. Więc proszę Państwa, może nie będę krytykował samych tych przystanków Woodstock, dlatego że ja tam nigdy nie byłem, więc co ja będę krytykował? No, jak komuś ta muzyka, która tam leci, odpowiada, ktoś lubi się potarzać w błocie, ktoś lubi taką atmosferę, takie spędy, to mnie nic do tego. No. Najwyżej gdybym był rodzicem jakichś młodych osób, to ja bym tam swoich pociech nie posłał, nie pozwoliłbym tam jechać, bo po prostu bym się bał, no ale to już jest inna sprawa. Inni rodzice są albo odważniejsi, albo nie mają wpływu na zachowanie swoich niedorosłych dzieci, no więc to jest inna sprawa. Ale coś a propos tego, co organizuje pan Owsiak, tych zbiórek takich publicznych, to proszę Państwa, no muszę tutaj Państwu przyznać się, że ja nigdy nie wrzucam do tych puszeczek, które mi tam podsuwają tak dosyć natrętnie różni zbieracze. Aczkolwiek szanuję te osoby, które zbierają, dlatego że one robią to są młode osoby, które robią to w dobrej wierze. Natomiast ja, jako taki troszkę stary cynik i wychowany jeszcze w tych czasach komunistycznych, to ja jestem sceptyczny, dlatego że ja pamiętam szczytne hasła różnych akcji, które partia robiła, no PZPR kiedyś. Były takie niedziele czynu partyjnego, gdzie różni partyjniacy z tymi no, z łopatami, ze sztychówkami, z kilofami no, coś tam budowali, coś tam naprawiali, coś tam wykopywali, jakieś tam drzewa sadzili. No i proszę Państwa, też było wiele hałasu o te czyny partyjne. No, natomiast potem się okazało, że efekt tego wszystkiego to był mizerny, no, że jak Gierek upadł, to potem pan Jaruzelski tam nawet wsadził go do kryminału. Potem pan Jaruzelski oddał władzę przy okrągłym stole, tak no, trochę swoim agentom pana Kiszczaka, no ale też tam jakoś niezbyt pochlebnie ta epoka się kończyła. Więc ja też tak patrzę na te zbiórki pana Owsiaka też troszkę jako takie coś, kontynuację tych czynów partyjnych, tych niedziel czynu partyjnego. Dlatego, że te pieniążki są zbierane na szpitale państwowe. A działalność szpitali państwowych jest bardzo nędzna, także to jest dosypywanie pieniążków do bardzo nędznej działalności i ja uważam, że to nie ma sensu. Ja myślę, że też i władze też uważają również podobnie w sensie takim, że te zbiórki nie mają na celu tak naprawdę zebrania pieniędzy. To jest ta akcja pana Owsiaka, to jest tak naprawdę no, największa pralnia pieniędzy w Europie, a może i na świecie, dlatego że pieniądze, które są w rękach państwa, czyli miliony złotych, które idą w telewizję, są zamieniane na pieniążki zebrane do puszeczek. W jaki sposób? No to jest taka pralnia. Po prostu te akcje pana Owsiaka są bardzo głośno reklamowane w najlepszym czasie antenowym, w telewizji, w radiu, w państwowych mediach. No, tych prywatnych, koncesjonowanych przez państwo również, ale ja też nie patrzę tak na nie zbytnio jako na media prywatne, ani na Polsat, ani na TVN. Więc po prostu miliony złotych, które kosztowałyby te reklamy tych akcji pana Owsiaka, są potem zamieniane na miliony złotych, które zbiorą do puszeczek ci dzielni zbieracze. Także w sumie efekt jest zerowy prawdopodobnie, a być może nawet ujemny, dlatego że ten czas antenowy, który ta akcja kosztuje jako reklama, więc koszt tych reklam, gdyby je sprzedać innym klientom, no, fabrykom podpasek, czy fabrykom powiedzmy farby, czy tam czegoś innego, czy jakichś grzebieni, czy żelazek, czy lodówek, czy telewizorów, czy komputerów, no to dostaje za darmo pan Owsiak, no i on nagłaśnia swoją akcję, potem zbierane są pieniążki, no i te pieniążki
mniej więcej równoważą te straty tego czasu antenowego, czasu reklamowego. Więc tu nie chodzi o pieniądze, tylko moim zdaniem chodzi o coś innego. Po prostu władza, która rządzi, taka władza, która rządzi głupio danym krajem, to lubi się dzielić swoją odpowiedzialnością za rządy tym krajem. Czyli na przykład ta władza bardzo lubi, jak jest duża frekwencja wyborcza. No bo wtedy mówi, że ma duży mandat, czyli po prostu no, było dużo głupoli, którzy tą władzę wybrali, popierali, uczestniczyli w tym całym święcie demokracji tak zwanym. No i potem ta władza się czuje tak troszkę bardziej pewnie siebie. Jeżeli chodzi o te zbiórki takie na te szpitale, no to po prostu władza zbiera pieniążki poprzez podatki na te szpitale. No i wtedy każdy płacze, ale musi płacić. Czyli płacz, ale płaci. No i władza się czuje bardziej tak komfortowo, jeżeli część z tych pieniążków na te państwowe szpitale, na te państwowe kołchozy takie lecznicze, bardzo nieudolne i bardzo źle leczące, jak ludzie dobrowolnie też troszkę pieniążków na to przeznaczą. No, w skali ogólnych wydatków to jest niewielka kwota, ale zawsze tak ta władza się czuje bardziej sympatycznie, że ludzie też dobrowolnie coś tam na to wszystko sypnęli. Nie tylko pod przymusem, ale i dobrowolnie. No i do tego jest pan Owsiak. A że potem działalność pana Owsiaka też przy okazji na tych różnych Woodstockach być może troszkę młodzież demoralizuje, troszkę młodzież wychowuje w duchu takim, jakim ta władza lubi, a jakiego ja nie lubię akurat, no to też jest dodatkowy jakby plus całej tej akcji. No więc dlatego pan Owsiak robi taką wielką karierę i dlatego jest taki znany i taki lubiany i taki szanowany i więcej nie będę mówił, bo się ma, bo ktoś będzie skakał z wieży. Żegnam państwa.